Cześć, witam Cię w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś z działu testów jednostkowych, a mianowicie o stabach oraz mockach. W tym filmie bliżej zapoznamy się ze stabami, natomiast w przyszłym tygodniu przejdziemy do tematu mocków. Przejdźmy od razu do przykładu. Naszym kodem, który chcielibyśmy przetestować, jest aplikacja do zamawiania jedzenia online. Składa się ona z prostych klas, takich jak account, address, order, kart czy też meal. A teraz przyszedł czas, żeby nieco rozbudować tę aplikację i jedną z takich dość ważnych funkcjonalności, które chcielibyśmy dodać, jest pobranie kont klientów z bazy danych, na przykład aby wysłać im jakieś wiadomości promocyjne. Utworzymy sobie zatem tutaj w paczce account nowy interfejs i będzie się on nazywał account repository. OK, dodajemy go oczywiście do repozytorium. I tutaj dodamy sobie deklarację jednej metody, która będzie zwracała oczywiście listę kont. Importujemy listę i tutaj tę metodę nazwiemy getAllAccounts. No i oczywiście w implementacji metody tego interfejsu powinien być kod taki, który będzie nam zwracał wszystkie konta użytkowników. No i normalnie taką właśnie implementację byśmy potrzebowali sobie utworzyć. Ale żeby to zrobić, to pewnie musielibyśmy utworzyć całą konfigurację połączenia z bazą danych, co z kolei zajęłoby trochę czasu, no i też nie za bardzo jest powiązane z samą treścią tego kursu. No i można też na to spojrzeć na przykład w ten sposób, że my w naszej aplikacji albo też w jednym z modułów naszej aplikacji mamy tylko i wyłącznie dostęp do takiego interfejsu. No i tak naprawdę nie powinna interesować nas właściwa implementacja, bo na przykład może się nią zajmować albo jakiś inny zespół, albo dane, które nas interesują, możemy otrzymywać w ogóle z innego modułu aplikacji, do którego nie mamy dostępu. Załóżmy więc, że nie mamy bezpośredniego dostępu do kodu, który implementuje ten interfejs. No i zobaczymy, czy w takiej sytuacji mimo tego możemy napisać jakieś sensowne metody testowe. Ale wcześniej utworzymy sobie tutaj jeszcze serwis, który będzie pobierał dane z tego repozytorium, czyli pobierał wszystkie konta, a następnie filtrował te konta tak, aby zwrócić nam tylko i wyłącznie konta aktywne. I ten serwis nazwiemy account service. OK. Tutaj utworzymy sobie deklarację właśnie tego naszego account repository. Account repository. I od razu w konstruktorze możemy również dodać to account repository. To będzie dependencja, czyli zależność tego naszego serwisu. No i tutaj właśnie chcielibyśmy utworzyć metodę, która będzie zwracała tylko konta aktywne. Nazwiemy ją list account. Importujemy listę i metodę nazwiemy get all active accounts. No i tutaj możemy skorzystać od razu ze streamów, a więc możemy pobrać najpierw wszystkie konta użytkowników właśnie z repozytorium. Następnie na tym wywołujemy metodę stream.filter, no bo właśnie chcemy przefiltrować konta użytkowników tak, aby zwrócone nam zostały tylko i wyłącznie konta aktywne. No i tutaj możemy skorzystać z referencji metod i wybrać metodę isActive. I na końcu musimy jeszcze skorzystać z metody collect, tak aby gotowe już konta po filtrowaniu zostały nam upakowane w listę. No i właśnie wynik takiego działania jest nam zwracany, więc teoretycznie powinny nam tutaj zostać zwrócone tylko i wyłącznie konta aktywne. No i załóżmy, że właśnie teraz chcemy przetestować tę metodę z serwisu account service. No to utworzymy oczywiście klasę testową najpierw, bo chcemy przetestować metodę getAllActiveAccounts, a więc OK. Klasę dodajemy do repozytorium. Fajnie, że została już nam automatycznie utworzona w paczce account. No i zaczynamy od sekcji given oczywiście. Tutaj utworzymy sobie instancję naszego serwisu, a więc account service równa się new account service. No i tutaj mamy problem, ponieważ wymagane jest to, żebyśmy podali tutaj jakąś klasę, która będzie implementowała interfejs account repository. No ale do takiej implementacji nie mamy dostępu, więc nie możemy jej też przekazać. No i co możemy zrobić? No właśnie w tej sytuacji mogą nam pomóc staby lub mocki. Zatem poznajmy staby. Staby są to przykładowe implementacje jakiegoś kodu, którego zachowanie chcemy przetestować.
Więc jeśli tak jak w naszym przykładzie nie mamy dostępu do prawdziwej metody, która będzie nam zwracała dane, to sami musimy sobie taką metodę utworzyć i napisać ją w taki sposób, żeby zwracała nam zestaw przykładowych danych. Utwórzmy sobie zatem takiego staba, no i zaczniemy od utworzenia nowej klasy, a jako że staby są nierozłącznie związane z testami jednostkowymi, to najlepiej taką klasę stabową utworzyć w tej samej paczce, w której są normalne klasy testowe. Więc utworzymy tego staba tutaj w paczce account, nowa klasa, no i ten stab będzie się nazywał account repository stab. OK, klasę dodajemy do repozytorium. Ona oczywiście powinna implementować interfejs account repository. No a jak implementujemy ten interfejs, to musimy zaimplementować też metodę getAllAccounts. No i tutaj podajemy jakąś przykładową implementację, taką, która będzie nam zwracała jakiś przykładowy zestaw danych. Więc jak mamy tutaj zwracać jakąś listę kont, no to musimy te konta utworzyć. Utworzymy sobie zatem powiedzmy trzy takie konta, account 1 równa się new account. No i tutaj wejdziemy sobie do klasy account, żeby sobie przypomnieć w jakiej sytuacji konto będzie aktywne, a w jakiej nie. No i tutaj jak widać, jeżeli w konstruktorze podamy jakiś adres, który nie będzie wartością 0, to wtedy uruchamiana jest metoda activate. No i ona sprawia, że nasze konto staje się aktywne. A jeżeli nie podamy żadnego adresu, to wtedy konto jest nieaktywne. No to powiedzmy, że utworzymy sobie dwa adresy, które będą, czy dwa konta, które będą aktywne i jedno konto, które będzie nieaktywne. No to tutaj musimy najpierw utworzyć sobie adres, adres 1 powiedzmy, żeby przekazać dla naszego konta new address. No i tutaj podajemy ulicę. Na przykład Kwiatowa 33 przez 5. No i tutaj możemy podać ten adres. Konto drugie utworzymy bez adresu, a więc account 2 równa się new account. I to będzie to konto nieaktywne. I trzecie konto może być również aktywne, a więc zaczniemy od adresu. Adres 2 równa się new address. Ulica powiedzmy Piekarska. Adres 12b i utworzymy konto. Konto trzecie równa się new account i tutaj podajemy drugi adres. No i teraz musimy zwrócić listę tych kont, a więc piszemy return arrays as list i podajemy kolejno account 1, account 2 oraz account 3. No i mamy naszą metodę stabową już gotową, więc jak widać jest to po prostu prawdziwa implementacja interfejsu, która zwraca jakieś przykładowe dane, no bo jest to nam niezbędne na potrzeby naszych testów. Więc teraz możemy powrócić do naszej metody testowej account service test. Tutaj możemy już utworzyć sobie instancję naszego interfejsu account repository. Nazwiemy to account repository stab równa się new account repository stab. I teraz ten obiekt możemy przekazać od razu do konstruktora naszego serwisu. Teraz możemy tutaj napisać sekcję when. Tutaj zwrócimy sobie listę kont, a więc account list równa się. No i wybieramy metodę account service get all active accounts. I w sekcji then piszemy asercję, na przykład assert that. Musimy zaimportować asercję account list has size 2. No i musimy tę metodę też zaimportować. OK, możemy uruchomić teraz ten test, żeby zobaczyć, czy nam przechodzi. Udało się, test nam przechodzi. Faktycznie zwracane są dwa konta aktywne. No i oczywiście działa to w taki sposób, że tutaj tworzymy instancję naszego staba, który zwraca listę gotowych danych. Tego staba przekazujemy do account service w momencie jego tworzenia, ponieważ jest to wymagane, jest to dependencja tego serwisu. No i właśnie instancja tego account repository, a więc w tym przykładzie account repository stab, ma zwrócić wszystkie konta. No a ta metoda w naszym przykładzie będzie zwracała listę danych, którą sami wymyśliliśmy. Więc zwracane są te trzy konta, wśród nich oczywiście konto pierwsze i konto trzecie będzie aktywne, więc koniec końców z tej metody account service zwrócone zostaną dwa konta.
Dlatego też w naszym teście sprawdzamy, czy rozmiar zwróconej listy jest równy 2. Jest równy 2, a to oznacza, że nasza metoda w serwisie account service działa poprawnie. No i właśnie w ten sposób działają staby, ale tutaj widzimy, że mamy tak naprawdę tylko i wyłącznie jeden scenariusz, no bo mamy tutaj zwracany tylko jeden zestaw danych. A teraz jeżeli chciałbym przeprowadzić jakiś inny test, na przykład chciałbym sprawdzić, co będzie, jeżeli z repozytorium nie zwrócone zostaną żadne konta aktywne, no to może być problem. W tej chwili nasza klasa stabowa zwraca nam dwa konta aktywne, no a nie możemy tutaj dodać kolejnej metody, na przykład getAllAccounts2, no bo opieramy się tutaj na tym, że mamy implementować metodę z interfejsu AccountRepository, no a tutaj jest deklaracja tylko jednej metody, getAllAccounts. Więc tak naprawdę, żeby przetestować inny scenariusz, to musielibyśmy dodać kolejną klasę stab, w niej utworzyć kolejną metodę, która zwracałaby inny zestaw danych. Więc jak łatwo się domyślić, wkrótce tych klas i metod stabowych może zrobić się bardzo dużo, a im bardziej skomplikowana metoda, tym gorzej. No i jest jeszcze jedna kwestia, a co jeśli do naszego interfejsu Account Repository dodane zostaną kolejne metody? No i wtedy trzeba będzie te metody implementować we wszystkich klasach stabowych, żeby móc je później odpowiednio przetestować. Więc te klasy mogą być później również ciężkie w utrzymaniu. Podsumowując, dla takich prostych metod i przykładów staby działają bardzo dobrze, ale przy większej liczbie warunków testowych oraz przy możliwym rozroście interfejsów staby są niestety kiepskim rozwiązaniem. W takich sytuacjach mogą nam pomóc MOOC-i, które poznamy w kolejnym filmie.